Hejo, hej i witam Was w kolejnej części filmiku i zacznę teraz od butów. Ja mam tu buty tylko takie typowo zimowe, bo wszystkie letnie po prostu mam wywiezione do domu rodzinnego ze względu na to, że w mieszkaniu mamy mało miejsca na przechowywanie. Więc tak, tutaj mam moje śniegowce, takie typowe emu. One są zamszowe, kosztowały 40 zł i pochodzą z Pepco z zeszłego roku. Jeśli chodzi o jedyne tutaj buty, no dwie pary mam. Tutaj mam zwykłe takie sneakersy, dość leciutkie. One są ze Sprandi, kupione w CCC. Nie pamiętam za ile, za 100 zł. Coś w tym stylu i chodzę w nich po prostu sobie do pracy. Są bardzo wygodne. Buty, które ostatnio Wam pokazywałam w filmiku, to są te loafersy. Bardzo wygodne. Jeszcze mam je w szafie. Ale myślę, że i tak też je wywiozę do domu rodzinnego po prostu do wiosny. Kolejne buty, które również ostatnio Wam pokazywałam, to są również śniegowce, takie ocieplane, typu emu. I one są z Sinseya za 50 zł, minus tam było 20%. Tak, i to są moje jedyne kolorowe buty, bo reszta jest czarnych. Kolejną rzecz są takie zamszowe botki. Dziewczyny, te rzeczy są troszkę przybrudzone, od razu mówię, ale to są rzeczy używane, noszone. Nie są jakieś nie wiadomo jak bardzo z błota. Po prostu takie jakie są. I one mają tutaj piękne zdobienia, takie metalowe. I one są z Deichmanna, też nie pamiętam ceny, są z zeszłego roku. Nie dwie pary. Te również mam z zeszłego roku. To są takie botki na koturnie, również zamszowe. Je kupowałam w jakimś Rene albo Dizzy. Za jakieś grosze wychodziły, około 50 zł, więc je sobie zostawiłam. I to są buty, które już dawno miałam wyrzucić, ale powiem Wam, że jeszcze je trzymam, bo nie są w jakimś złym stanie. Bardzo lubię w nich chodzić, tylko są troszkę na mnie za duże, więc muszę do nich ubierać jakieś takie grubsze skarpetki, bo rzeczywiście troszkę się naciągnęły. Również na koturnie, również zamsz z boczku mają zameczek i one pochodzą z Deichmanna. I tak, w związku, że mamy teraz okres zimowy, no to pokażę Wam moje akcesoria na zimę. Więc tak, jeśli chodzi o rękawiczki, to ja mam takie misiowe. Kupiłam je na targu, one są na sznurku. Powiem Wam, że mi się to kojarzy z dzieciństwem, tak się nosiło rękawiczki, ale jest to bardzo, bardzo wygodne. Jeśli, nie wiem, chcecie użyć telefonu, ściągacie, macie powieszane, nie musicie trzymać ich w ręku. Bardzo polecam rękawiczki na sznurku. Dopiero co miałam jeszcze jedne, barankowe, ale stwierdziłam, że dwie pary mi nie są potrzebne, więc te barankowe sprzedałam na Vinted. Zeszły dosłownie w 10 minut za cenę taką, jaką kupiłam. Bo rzeczywiście, no, to jest taki hit według mnie. Te rękawiczki na sznurku to jest game changer, jeśli chodzi o rękawiczki w tym roku. Później tak, mam czapkę. Ona pochodzi z Sinseya. Ona już ma jakieś 3 lata i jest taka mocno błyszcząca. Nie wiem, mierzyć, nie mierzyć. Tak wygląda na mnie. No, w tej bluzie to trochę jak kominiarka. O! O! I tak się błyszczy. Ona jest raczej cieniutka, także na teraz fajnie. Później zobaczymy. Ja chciałabym jeszcze kupić jakąś brązową albo kremową, żeby mi pasowała do szala, które za chwilę zobaczycie. Tak. Najgorsza część, jak się wraca, rzuci się byle jak rękawiczki i nie powyciąga się palców. O, jeszcze jeden. Dobra, mamy to. I kolejną parą rękawiczek, jakie mam, to już takie bardziej eleganckie. One są tutaj z takimi dżecikami. Bardzo wygodne, powiem Wam szczerze, delikatnie ocieplane. I one są ze sklepu Kameye. Kupowałam na ostatni sezon. Następną rzeczą, jak ją znajdę, ok. Tu mam jeszcze jakieś takie apaszki, czy właśnie do... Tu mam jeszcze apaszki, taka w kropeczki, coś w tym stylu.
czy do płaszcza, czy ewentualnie do koszuli taka wiązana. I tu mam jeszcze taką. Tą zakosiłam mamie. Mamo, jak oglądasz, ja ją mam i ją noszę, ale może kiedyś ci ją oddam. Dobra. Kolejną rzeczą, to też ostatnio widziałyście w holu lumpeksowym. To jest ten szalik taki mocno różowy. Mega ładny, super. Kolejną rzeczą to jeszcze na taką wczesną zimę, jak po prostu rano jest zimno, no to zakładam sobie mitenki. One są z H&M-u. One nie kosztują dużo. Coś w tym stylu. Żałuję tylko, że wzięłam tak jasny kolor, bo bardzo szybko się brudzą. Bardzo często trzeba je prać. Ale fajne, jeśli chodzi o ocieplacz właśnie na dłonie, jak jest rano zimno do samochodu, zamiast rękawiczek super się sprawdzają. Również czapka, którą pokazywałam Wam w holu lumpeksowym, ostatnio kupiona, coś w tym, o, teraz mi spada, bo nie jest ściągnięta sznureczkami, ale coś w tym stylu, też super, taka barankowa. Później mam jeszcze, ojejku, to również mam z Kamaje, jeszcze za czasów, gdzie tam pracowałam, to jakiś 2018 rok, więc on już ma 4-3 lata. Wszystko mam wyprane właśnie. Bardzo ładnie pachnie płynem do płukania. W takim kolorze brązu. Fajnie się sprawdza. Jest to mega wygodne, taki futerkowy ocieplacz. Komin, bo nie trzeba go jakoś, nie wiadomo jak układać. Po prostu wciągamy i się nie zastanawiamy. Nie potrzeba nam lustra, żeby go ułożyć. Tak, szalik, który... Zresztą wszystko Wam już pokazywałam, bo to są dość nowe łupy. Jeśli chodzi o jakieś stare szale, które nabyłam w zeszłym roku, no to wszystko sprzedałam na Vinted, bo już mi się też ponudziły po prostu. Mam ten szalik i do tego szala właśnie chcę sobie kupić czapkę. W sumie do tego i do tego komina, żeby było coś takiego pasującego. No tutaj nie będzie problemu, bo ona może być albo czarna, albo biała, albo właśnie brązowa. Więc po prostu pojadę sobie w tym szalu gdzieś na jakieś zakupy i przymierzę czapkę. Zobaczymy, co tak, co tam ciekawego jest w sklepach. I ostatnią rzeczą, coś najpiękniejszego, co mam, jeśli chodzi o właśnie ten, o świąteczne akcesoria. To jest taki zestaw w takim liliowym kolorze. Czapka i komin. Czekajcie, może pierwszy komin sobie ubiorę. Wyciągniemy włosy. Tak, to można ułożyć. Ja to często też naciągam aż tak na szyję, bo mi się to fajnie na nosie trzyma, jak jest naprawdę zimno. Fajnie się sprawdza. I czapka. I ten zestaw dziewczyny uszyła mi moja mama. On jest z takiej welurkowej tkaninki. Bardzo cieplutki. Bardzo twarzowy, w ogóle mój kolor. Także w zeszłym roku bodajże mi to zrobiła. Tak, w zeszłym roku mi zrobiła. Także mam ten zestaw i jeszcze będę się nim cieszyć w tym roku i pewnie jeszcze kilka kolejnych lat. Także najpiękniejszy zestaw, który na pewno... I powiem Wam, że chodziłam w nim w bardzo taką srogą już zimę, takie minusowe temperatury. I ten zestaw najlepiej mi się sprawdza. Reszta rzeczy jest stosunkowo nowa, więc po prostu będziemy to testować w tym roku. I tak naprawdę z akcesoriów zimowych to tyle. No, chcę kupić tylko tą jedną czapkę. Myślałam jeszcze o nausznikach, ale w sumie żadne nie wpadło mi w oko. Myślałam też o opasce takiej po prostu z perełkami, ale mierzyłam takie w sklepach i tak średnio do mnie pasują, więc się w końcu nie zdecydowałam. I dziewczynki, nastała przerwa na kawę. Świeżutko zrobiona z kawiarki, przepyszna. I w tym odcinku przejdziemy jeszcze tak naprawdę przez torebki. I myślę, że resztę szafy zostawimy już na kolejny odcinek. Nie spodziewałam się, że tego jest aż tak dużo. Co prawda więcej Wam pokazuję niż wyrzucam, bo rzeczywiście póki co nie mam co za bardzo wyrzucić. Tak, pokażę Wam tak, moją pierwszą torebkę, jaką mam. To jest największa torebka, jaką posiadam. Ona jest z Bigordi. Nie fokusuję. To jest Bigordi. To jest polska marka. Bodajże z Przemyśla. Tak mi...
albo nie. Coś mi świta, ale nie pamiętam dokładnie, ale jest z Bigordi. To jest Shopper. Kroko? Nie znam tych nazw, powiem Wam szczerze. Ja ją kupiłam ze względu na to, że ja kocham i uwielbiam oglądać Ewę Kosmetyczny Koktajl. I ona w pewnym momencie miała współpracę z Bigordi. Chyba do tej pory ją ma, tylko coraz rzadziej teraz już te torebki razem wypuszczają. No ale jak powstały te pierwsze, no to zdecydowałam się właśnie na taką szoperkę. Ona kosztowała około 400 zł. Nie pamiętam, no była jakaś okazja, ale nie pamiętam na jaką okazję ją sobie kupowałam. Nie wiem, czy jakiś awans, czy zmiana pracy, ale stwierdziłam, że chcę i powiem Wam szczerze, że mam ją już 2 lata i nic się z nią nie dzieje, pomimo że szczerze nie jest jakoś bardzo przeze mnie szanowana. Wiecie, tu raz na podłodze, tu coś, a tu nic nie jest zniszczone, wszystko wygląda przepięknie. W środku ma czerwoną podszewkę, ma dłuższe uchwyty, więc widzicie, no ja też jestem dość większa tutaj, a jednak spokojnie ta torebka na ręce się trzyma. Kolejną torebką z mojej kolekcji to jest taka torebka z... Ona pochodzi z CCC. Powiem Wam szczerze, że byłam raz z mamą stacjonarnie, bo poszukiwała butów i bardzo mi się ta torebka w ogóle spodobała. Pamiętam, że w lato ta sama torebka, tylko w kolorze brązowym, była na promocji. Ona wychodziła jakoś ze zniżkami 40 zł. One w oryginalnej cenie były po 150 i po tyle ja kupowałam swoją. Ale powiem Wam szczerze, że one są mega, mega wytrzymałe. Dwie kieszonki, tu mam jakieś chusteczki. Dwie kieszonki, zameczki, okucia, wszystko w kolorze srebrnym. Bardzo długo ją nosiłam. Bardzo lubię, też jest taka wygodna i właśnie i na ramię, i przez ramię również super się sprawdza. Bardzo ją lubię. Jedyny mankament po tylu latach, no to już pasek, nie wiem czy będziecie to widzieć, ale pasek już się niestety przetarł. I te elementy w kolorze srebrnym powoli robią się już takie miedziane, więc widać, że była używana, pomimo że powiem szczerze, że z tą skórą nic się nie dzieje. No ja mam już ją ponad 2 lata i również ją bardzo często używałam. Teraz chodzę rzadziej, bo teraz chodzę raczej z dużą szoperką, ale jak coś potrzebuję gdzieś wyjść, no to właśnie idę z tą mniejszą. Dobra, kolejnymi torebkami, co ja tu w ogóle mam? Mam taką torebkę, ona pochodzi z KMA i powiem Wam, że ją rzadko noszę. Ją noszę, kiedyś nosiłam ją częściej, spuszczę Was troszkę. Kiedyś nosiłam ją częściej, teraz głównie tylko na jakieś wesela i zastanawiam się, czy w sumie nie wystawić jej na Vinted, bo już myślę, że nie jest mi potrzebna aż tak. No nie chodzę w niej. Powiem Wam szczerze, że nie chodzę w niej. Nawet jak no, telefon mi się tu zmieści, ale kluczyki na przykład do samochodu z brelokiem już średnio, więc myślę, że ta akurat idzie do sprzedania. Dobra, chociaż jedna. Dalej, co my tu mamy w ogóle? O! I tu jeszcze do tego shopera jest jeszcze taka kosmetyczka. Coś w tym stylu. A co tu mam w środku? Aha, tu mam jeszcze jakiś portfel stary. W ogóle teraz nie noszę portfela. Ale tak, kosmetyczka ją sobie można w środku przypiąć do tego shopera. Aha, i do tej kosmetyczki mam jeszcze tak, łańcuszek, bo można ją nosić jako torebkę po prostu. I taki pasek. Także to jeszcze jest w zestawie do tej torebki za 400 zł. Wrzucę to sobie tutaj do środka. O. I ona też również ma czerwoną podszewkę, także super. Dobra. Tu też mam jakiś stary portfel, którego już na ten moment nie noszę. To ma czerwoną podszewkę. Jakaś moda. O, ten portfel był super, tylko dość duży. Bo go można było sobie tylko wyciągnąć to i chodzić tylko tutaj z tą częścią. Ale tak jak mówię, na ten moment torebka mi nie jest potrzebna, bo ja płacę po prostu telefonem, a gotówki zazwyczaj przy sobie nie noszę.
A ostatnią torebką, jaką na ten moment posiadam, to jest taka przepiękna torebeczka. Taki baranek, takie futereczko. I kupiłam ją na lumpie za całe 13 zł. Taka mega wygodna. W środku też taka schudziutka, malutka. Okucia ma w złotym kolorze. No tu ten pasek nie jest ściągany. Nie da się go też jakoś, wiecie, zmniejszyć, powiększyć. Coś w tym stylu. No przepiękna, przesłodka. Tylko najgorzej, że nosi się ją w zimie ze względu na jej wygląd. No a wiecie, tutaj śnieg czy coś, no to ona się szybko może pobrudzić. I ten złoty kolor też również szybko może z niej po prostu zejść. Ja ją kupiłam w zeszłym roku, ale byłam z niej chyba tylko dwa razy, bo kupiłam ją koło lutego w lumpku. Także mega zakup, tej się nie pozbędę, bo naprawdę mi się podoba. Ja w sumie już mogę zacząć w niej chodzić, także ją sobie też zostawiam na wierzchu. I ostatnią torebką, jaką mam, to jest coś takiego. To jest taka podróbka Obaga. Kupiłam ją na Allegro. Tutaj ma takie właśnie... A powiem wam, że też spoko. Też w niej kiedyś lubiłam chodzić. No, fajnie się trzyma. Klasyczna, czarna. I mam do niej jeszcze do zmiany te uszy. Także mam jeszcze w takim wydaniu po prostu. Także też jest spoko. Na nim się zastanawiam, czy jej nie sprzedać, bo w sumie rzadko w niej chodzę. Rzadko w niej chodzę, ale jeszcze ją sobie zostawię. Jeszcze się nad tym zastanowię, czy jej nie sprzedać. Bo też jest taka w miarę wygodna, także zobaczymy. I na ten moment na razie to tyle, więc widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie pokażę wam kolejną część szafy i jeszcze resztę rzeczy. Jednak wychodzi na to, że tych rzeczy jest dość sporo, także po prostu zapraszam was do kolejnego odcinka. Dziękuję pięknie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.